Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy i zapraszam na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2, miłego oglądania. Okej, ostatnim razem skończyliśmy sobie na tym tutaj właśnie domku. Mieliśmy chyba iść do tego naszego kompana, Alexa. Także sprawdźmy sobie wszystko, czy na pewno jest tak jak mówię. Przejrzyjmy sobie jeszcze może tablicę dochodzeniową, może mamy tutaj coś nowego. Czy mamy jakieś sprawy, jakieś wskazówki? Serce jest gdzieś w sklepie wielobranżowym. Ok, czyli dodajmy sobie to tutaj. Wydaje mi się, że w pobliżu miejsca zbrodni mijałam opuszczony sklep wielobranżowy. Tak jest, czyli z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy się teraz udać do tego sklepiku wielobranżowego. I tam ponoć jest schowane to serce Roberta Nightingale'a. Ok, przejrzyjmy sobie jeszcze tutaj te cele. Odpraw rytuał otwierający kolizję i poszukaj serca w sklepie wielobranżowym. Zobaczmy sobie jeszcze sprawy, czy coś nowego. Nie, nie mamy nic nowego. Dobra. Czyli tak jak mówiłem, wracamy sobie do tego sklepiku. O tak, mamy tutaj teraz mocno gęsty klimat. Dobrze, wydaje mi się, że tędy była ta droga do tego sklepiku. Dobra. Oho, coś już tam chyba jest. Poza tym mamy tutaj tę latarnię, także to już jest kolejny element, który nam mówi o coś tutaj. Czy to jest ten sklep wielobranżowy? Chyba tak, 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 tak jest. I jeśli dobrze pamiętam, to to serce powinno być ukryte tutaj gdzieś w lodówce? O kurde, co to jest? Ja pierdzielę, ale się przestraszyłem. Masakra. Okej. Jejku! Co to jest? Włącz nocnie latarki, żeby wypalić mrok otaczający wrogów. Okej. Masakra. Czy to już? Tak jest. A, czyli trzeba tak kilka razy. Masakra, jaki on jest mocny. Dobrze zapalony. O kurde, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Użycie środków przeciwblowych pozwoli ci się wyleczyć. Za życie lekarz jest szybki, ale przywraca tylko trochę zdrowia. Dobra, ale chyba na razie nie potrzebujemy z tego korzystać. Masakra, jak się przestraszyłem. W ogóle się go tutaj nie spodziewałem. Okej, czyli mechanika działa w ten sposób, że jak naciśniemy sobie rolkę myszy, to wtedy wypalamy tak jakby ich ten mrok i wtedy się to włącza. Okej, trochę mi się to bardziej podobało w pierwszej części, jak sobie przytrzymywaliśmy chyba prawym przyciskiem myszy, ale okej, tak też może być. Przeszukajmy sobie tutaj wszystko, są jakieś na pewno fajne rzeczy. Okej, tutaj mamy baterię do latarki. Tutaj co jest? Tutaj jakaś kolejna notatka. Tu chyba apteczka, tak jest. Tu co jest jeszcze? O, proszę bardzo, odblokowały nam się kolejne miejsca w ekwipunku. Świetnie, i mamy jakąś strzelbę. Sprawdź u pani Fortuny przy kasie. U pani Fortuny przy kasie, okej. Czyli tutaj musimy znaleźć sobie jakiś szyfr do tego. Przeczytajmy. A, to jest strona maszynopisu chyba kolejna. Saga w sklepie, tak jest. Saga przesunęła się powoli w stronę zniszczonych drzwi. Trzymała broń w gotowości. Latarką świeciła przed siebie. Nightingale powiedział, że to będzie tutaj. Sklep wielobranżowy nad Cauldron Lake był zarośnięty. Pozostawiony, żeby zgnił. Saga pomyślała o kulcie drzewa. Byli tam. Czekali. Planowali makabryczne, rytualne morderstwo. A tymczasem rozgrywali swoje karty w tym sklepie, jakby to była kolejna nocna partia pokera. Saga podeszła bliżej drzwi. Czy zniszczyło je jakieś zwierzę? Rozległ się głośny łoskot. Saga znalazła się twarzą w twarz z jednym z kultystów. Wielkim gościem w płaszczu przeciwdeszczowym. Stoimy na straży nocy. Dzikie oczy za plastikową maską jelenia. Siekiera w uniesionej dłoni. Czyli tutaj mamy napisane przez Alana Wake'a, co nas czekało. Okej. Dobra, wróćmy sobie tam. Musimy pamiętać o tym kodzie, bo nam się bardzo przyda ta strzelba, ale tymczasem sobie weźmy to serce. Tak jest. Czytelny tekst. Przejdźmy sobie do tablicy dochodzeniowej. Okej, mamy serce. Słowa na sercu stały się czytelne. Tak jest. Sounds literary, but what does it mean?
Ala rozbiła się po drugiej stronie lustra. Przynoszę ci serce, wiedźmo. Pokaż mi strach. Okej, ciekawa tutaj jakaś wskazówka. Dobrze. Tu już mamy wszystko. To serce też jakby było spowite tym mrokiem. Fajnie to wygląda. Tak jest. Okej, musimy iść do tej wiedźmy. Czyli do tego drzewa, przy którym tam byliśmy wcześniej. Tak, żeby wejść do tej kolizji. Dobra, ale... ja tutaj miałem... wskazówkę odnośnie tego... przy kasie. O, właśnie. Nie zapomnij, zaktualizuj kod. Lotto Waszyngton 05. Aha, czyli ktoś sobie lotto puszczał. Tutaj co mamy? Madame Agnieszka. Czytanie z dłoni i kryształowa kula. Interpretatorka snów. Okej, mamy numer do niej. 705, 713, 717, 723. Okej. 705 skreślone, 717 skreślone, 773, 723. Okej, no dobra. Zobaczmy sobie może to 723 w takim wypadku. Okej, 723, ale nie, 705. 705? Nie, 713 może. 713. Nie zapomnij, żeby zaktualizować kod. Okej, sprawdźmy sobie to jeszcze raz w takim wypadku. Może to jest jakiś szyfr na ten kod? No właśnie, 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 właśnie. 705, 713, 717, 723, 739. Tak, nie spojrzałem się wcześniej dobrze na ten kupon. Czyli kolejny to powinno być 739 albo 745. Okej, sprawdźmy to sobie. Widzicie, warto przeglądać wszystkie te rzeczy tutaj. W każdej może się kryć coś ciekawego. Czyli 739. Tak jest, pięknie. I strzelba latuje, leci do nas. Tak jest. Super. Możesz szybko wybierać broń z ekwipunku. Możesz też przypisywać do szybkiego wyboru przedmioty do leczenia i broń do rzucania. Okej, czyli mamy tak, broń tu, łamana strzelba ze względu na szeroki rozrzut i śród, najskuteczniejsza z bliskiej odległości. Super, dobra, mamy strzelbę. Czyli co, teraz wracamy, oj sorki. Teraz wracamy sobie, odpraw rytuał otwierający kolizję. Okej. Wiecie co, ja bym sobie... Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. O tak, jest ekscytująco, trzeba to przyznać. Bardzo fajnie się rozwija ta historia. Dobra, sprawdźmy sobie mapę. Okej. Zmierzamy sobie do tej kolizji. Zobaczymy, co nas tam czeka. Jestem pewien, że zaraz nas ktoś tutaj na dole zaatakuje. Także na pewno będzie tutaj jakaś gruba akcja. Tym bardziej, że muzyka to sugeruje. O, o, już coś słyszymy. Masakra, ale jest świetny klimat tutaj, naprawdę. Oho, o właśnie, o właśnie. Cholera, nie przypisałem sobie tej broni, o masakra. O, masakra.
Masakra, masakra, nie przypisałem sobie tej broni. Wyposa, szybki wybór. O tak. Weźmiemy sobie pod jedynkę. Ta sobie weźmiemy pod dwójkę. I opatrunek. Może lekarstwa sobie przypiszmy pod trójeczkę. Dobra. I teraz możemy tam iść. Ok, jedynka, dwójka. Dobra, przełączmy sobie na razie. Nie, zostawmy sobie strzelbę i ok, czekamy na nich. Zaraz się tu pojawi, tak jest. A, teraz kolejny. Pięknie. Cholera, jaki jest mocny. Masakra. No dobra, dobra, walczymy z nim. O kurde. Masakra, jaka walka jest tutaj mocna. Dobra, 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 szybko przeładowanie. Dobra. Cholera, jacy oni są mocni. Nie spodziewałem się, że będą aż tak wytrzymali. Dobra, udało się. Pokonaliśmy go. Pytanie, czy my możemy z nich coś zebrać? Czy nie bardzo? Chyba nie. Dobra, sprawdźmy sobie mapę. Okej, czyli ta kolizja to jest tam przy tym drzewie, dobra. Lecimy sobie tam dalej. Masakra, robi się w końcu jakaś taka mocniejsza akcja. Na razie było dość spokojnie. Ale okej, dobra, jesteśmy tutaj. Mamy tutaj te ślady. Dobra, i co? No jesteśmy przy tym drzewie. Odpraw rytuał otwierający kolizję. Dobra, tylko gdzie my go mamy odprawić? Gdzie znak? Gdzie? Co my tu mamy? O, jest tutaj. Tak jest. I serce Nightingale'a, tak jest. Włóżmy je sobie tutaj. Jakie przejście się tu zrobiło? Co to jest? To jest jakiś inny świat czy coś? Wejdź do kolizji przez Witch Slade. Świetnie to wygląda. Jakie krzyki. Może to jest świat Alana Wake'a? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Łączności, no właśnie. Casey, do you read me? Gdzie my jesteśmy? O, są te znaki. To jest znak tego kultu. Kolejne piękne drzewa. Wygląda to bardzo podobnie. Logan? Logan! Oho. Where are you? Liczby głosu jej córki. Czy coś tutaj mamy? O, i zdecydowanie, Saga, zdecydowanie. Właściwie próbuję namieszać w głowie. Czy coś tu mamy ciekawego? No żadnej znajdźki, nic. No, czy to był nasz, czy mi się wydawało? Okej, okej. Niestety. Pięknie tutaj te paprocie wyglądają. Tak gęsto. Dobra, wchodzimy dalej. Idziemy, idziemy. O. Co to jest? What was that? Wait. Did I get ten mrok? No, this is right. Właśnie wygląda tak, jakbyśmy
się zapętlali. Co to będzie? O, czyżby strona kolejna, tak jest. Co tam mamy? Przeczytajmy ją sobie. Pisarz zniknął w jeziorze. Przepędził ducha mroku. W lesie nadal czyhali opętani. Leży mroku musiało się cofnąć. Nurt wciągnął tych, którzy nosili w sobie ciemność, z powrotem do środka, do jeziora. Był tam Nightingale. Był jednym z nich. Zabrał go duch mroku. Jager. Wiedźma skradła Nightingale'owi serce. Zniknęli pod falami. W leżu mroku. Tułali się pośród cieni. Mamrotali do siebie. Jest ciemno. Zgubiłem się. Gdzie jestem? Kim jestem? Nie mogę sobie przypomnieć. Zimno tu. Najlepsze domki letniskowe w Bright Falls. Kto to powiedział? Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Proszę. Niech ktoś to zatrzyma. Co ja zrobiłem? Musisz to wygrzebać. Ich kształty zaczęły się zmieniać. Echa snów pisarza. Pojawiały się, znikały. Następna opowieść, a po niej jeszcze kolejna. Pisarz znowu zaczął pisać. Okej, okay, Nightingale wchodzi do jeziora. Dobra, wróćmy sobie tutaj. Znowu jest to samo miejsce, tak jakby nam się zapętlało to wszystko, ale dobra, idźmy dalej. Oho. Przeładujmy sobie jeszcze broń. Tak jest. Co tu się dzieje? Dobra, skoczmy sobie tu. Robi się coraz ciaśniej. Jestem pewien, że zaraz nas tutaj zaatakuje. Oho. Mega są te stawki, naprawdę. Dobra, mamy jakby dwie ścieżki. Dobra, chodźmy tędy. To będzie dobry wybór. Czy znowu nam będzie powtarzało drogę? Bez kitu, ale klimat tutaj jest. O, tu coś mamy. Dobra, skoczymy tutaj. Mamy Jelena Wake'a. Who is that? No jak to kto? No halo. Dobre pytanie. Jakby nam się światy mieszały. Co to jest? Znowu te znaki tego kultu. No dobra, idziemy dalej przez ten las. Tutaj mamy jakiś... Aha, co tu mamy? Super, super, super. Odznaka Nightingale'a. Aha, czyli on tutaj był. Apteczka. Naboje do strzelby i baterie. Świetnie. To nam się bardzo przyda. Dobra. Przeładujmy sobie strzelbę. No fajnie to wygląda. Wyjmuje dwie łuski, wkłada dwa nowe naboje. Fajnie. Nie jest to jakoś tak na skróty zrobione, tylko fajna animacja. Jakieś światła policyjne, syreny, coś takiego. Co tu się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Co to, jakby to było jakiś tunel? Jakby nam się światy mieszały znowu. Masakra, o co tu chodzi? Dobra, przeciśnijmy się. Będzie tu ktoś? Tak jest. I to ktoś gruby. No cóż. Dobra, walczymy z gościem. O cholera jasna, to jest Nightingale. O, dobra, 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 dobra. Unikamy, unikamy, unikamy. Dobra, 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 dobra. Dobra, wypalony. Ładuj, 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 ładuj. Jeszcze trójka. Uleczy, uleczy, uleczy. Aj, masakra. Szybko, 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 szybko. Cholera, musimy się uleczyć, musimy się szybko uleczyć. Dobra, leki, 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 leki. Ładuj w niego. Tak, 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 tak. Dobra, bierzmy apteczkę. Leczmy się z nim, tam pójdziemy. Chyba, że nas wciągnie. O, cholera jasna. Mamy uciekać? Co tu się dzieje? Dobra, nie wiedziałem, co robić w ogóle. Uciekłem sobie tak, bo... Oho, tu coś jest, świetnie. Dobra, lekarstwa.
Okej, okay, weźmy sobie jeszcze raz ten ekwipunek. Wyposażmy sobie to na szybki wybór na czwórkę. Okej, okay, zmieńmy broń. Nie mamy już... Dobra. O cholera, znowu ten dziad. Dobra, udało się. Ale coraz mniej amunicji. Skubany, ale nas prześladuje. Dobra, lecimy dalej. O ja pierdzielę. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Pięknie, pięknie udało się. Sakra, jak on atakuje. Oho, tu coś mamy, super. Dobra, co jest w środku? Naboje, dobra, przydadzą się, świetnie. Ale jak dostajemy naboje od gry, to znaczy, że będzie zaraz jeszcze gorzej. Także nie wiem, czy tak fajnie. No, super, super. Oho. Dobra, dostał. Przeładowanie. Idziemy dalej. Czy coś jest? Nie. O, to jakaś pułapka? Czy co to jest? Jakaś tutaj jakby linka? Co to jest? Okej. O, cholera. A, sakra. Co to jest? Dobra, uciekam stąd. Czy on jest za nami? Tak jest. A, kurde, znowu mnie złapał. Ale jest mocny, masakra. Dobra, wypalamy cię, gościu. I 5 strzałów. Przeładowanie, przeładowanie, szybko, 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 szybko. Skubany, jak chłonie te kule. Dobra, uff, udało się. Ale był mocny. To była naprawdę dobra walka. O, mamy Olana. Dzień dobry, jestem Saga. Oczywiście. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. I'm at Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Co tu się dzieje? Oj, ta blizna zostanie z nami niedługo. Czyżby to... Aha, tak jest. Tak jest. Are you okay? No! It's my fault! They got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. Nagle wrócił. 13. Koniec rozdziału. Witamy z powrotem, panie Alanie Wake. No, to było piękne. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is special agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay.
See you there. Okej, okay, zbadajmy sobie uprzednio zielony obszar. How? Am I still? Is this the dark place? Gość jaki przerażony, w sumie nic dziwnego, 13 albo nie było. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? Na pewno nam się przyda. It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Okay, panie Wake, odpocznij sobie tutaj. My przeszukamy sobie to miejsce. Okay. Sprawdźmy, co ciekawego tutaj może być, ale to ładnie wszystko wygląda, naprawdę. O, czy to jest ten domek? Ten taki jakby szpital psychiatryczny, który był w pierwszej części, chyba tak. Dobra, co tu mamy? Sprawdźmy mapę, jak to teraz wygląda. Jack Cauldron Lake, okej. Okay. Sprawdźmy, co tu możemy znaleźć. Przeszukajmy sobie to dokładnie. Coś tutaj przy brzegu, coś takiego może? Nie, tu już nie mamy. Tutaj coś, tam jest wejście na górę. Dobra. Popatrzmy tu na razie. Coś tutaj dalej, tutaj gdzie leżał. Tutaj coś leżało, jak na niego patrzyliśmy. Ale nie widzę tego teraz. Dobra, przejdźmy sobie tam dalej. Da się tu? Czy nie da się? No, da się, super. Okej. Okay. Coś tutaj może ciekawego? Na razie niczego tu nie widzę. Tutaj. Okej, okay, tutaj mamy zablokowane, tutaj mamy tak. Dobra. Ale coś tutaj powinno leżeć, jakieś, nie wiem, małe znajdźki, coś takiego, jakaś strona może. Tutaj nic. No dobra, przejdźmy sobie tam dalej może tą drogą. Gotowy broń, tak jest. Chociaż teraz nie powinno nas tutaj nic atakować. Rozległy teren do przewlekania. Tutaj jest co? Tutaj jest przejście chyba do tej kolizji, tak? Tutaj mamy zablokowane. Czy na pewno? Czy na tu... O, coś tam jest. O, właśnie. Tam jest jakaś skrzynia. O to mi chodziło. No musiało tu coś być. Okej, okay, to jest... Cult of the tree symbol on it? Mhm. To? Super. Okej, okay, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, zabierzmy sobie to wszystko. Mamy chyba jakąś flarę. Super, kolejne miejsce i jakaś notatka. Pamiętajcie, wyglądają jak my, ale to nie ludzie. Są jak zwierzęta. My musimy ich upolować i wypatroszyć. Okej. Okay. Skrytka znaleziona nad brzegiem. Przejdźmy sobie do tablicy. Dodajmy sobie ją do tych skrytek. Tak, tutaj mamy o tym sercu, sprawy. O, mamy kilka do zaktualizowania, dobra. Przejdźmy sobie do skrytek. Tak jest, tu. Ale nie, no czekajcie, gdzie to mamy tutaj? Powinniśmy mieć... O, właśnie, coś nam tutaj przeskoczyło. Tu? Tak jest.
W środku jest notatka zachęcająca kultystów do dehumanizowania swoich ofiar. I kult drzewa. Tutaj mamy co? Notatka przypominająca kultystom, że ofiary są jak zwierzęta. Zachowanie sekty w takim wypadku? Tak jest. Dehumanizują swoje ofiary. Oni są drapieżnikami. Ich ofiary to tylko zdobycz. Mega dzicy ludzie. Okej, czy coś jeszcze tu mamy? Tutaj mamy mapę. Ulepszenie broni 8. Aha, okej, czyli tu mamy strony. Możemy sobie tu przeglądać. Telewizor. Czy z profilu Mania coś nowego jest? Nie. Dobra, wróćmy sobie tam. Super. Bardzo mi zależało na tej skrytce. Przejdźmy sobie w takim razie dalej. Coś z tej strony będzie. Wyłączymy sobie latarkę. Chyba niewiele nam daje teraz. Coś tu ciekawego. Nie chciałbym niczego ominąć tutaj. Dlatego badam tam dość dokładnie. No to będzie z tej drugiej strony przejście po prostu. O, coś tu jest, tak jest. Kolejna strona. Nightingale w leżu mroku. Zawsze był na tropie pisarza. Pisarza, którym gardził. Hemingway, Bukowski, Wake. Dorwę cię, znajdę cię, zapłacisz mi za wszystko. Wpadłeś po same uszy. Wszedł do tuneli, z ogarniętego ciemnością miasta, do oceanu mroku. Następny przystanek, stacja przy Caldera Street. Coś zadudniło, jakaś obecność, nie pociąg. Cienie przesuwały się po platformie. Czekała tam na niego sekta pisarza, kult słowa. Kultysta nachylił się blisko. Noszę teraz w swojej piersi jego słowa. Nie możesz wejść do jeziora, póki on ci na to nie pozwoli. Zostanie złapany, zamordowany. Dorwali go. Nie dorwali go. Z nienawiści narodził się na nowo. Był tam, zmartwychwstały. Przysłany, by znaleźć włącznik. Powstał z jeziora, które nie było jeziorem. Okej, czyli tu mieliśmy kolejną stronę. O, tutaj mamy skrzyneczkę. Super. Bierzmy wszystko. Tak jest. Czy coś więcej? Nie, tutaj mamy to drzewo. Super, gra nam się zapisała. Okej, przejdźmy sobie tam jeszcze dalej, bo tutaj mamy w takim wypadku przejście na te tereny, czyli te tereny, które są tutaj zaznaczone na czarno, to one były wcześniej zalane, a tam na tej plaży już mamy chyba wszystko. O właśnie, coś tu jeszcze jest. Dobra, mamy koleżkę do załatwienia. To nas nie dopadnie. Jest bardzo mocny. Cholera jasna. Ale wytrzymali są. No, dawaj, dawaj, dawaj. Padł, pięknie. I to jakie wytrzymałe. Dobra. Jesteśmy tutaj teraz bezpieczni. Okej. Jeśli chodzi o te zalane tereny, to zrobimy sobie to już na kolejnym odcinku. Zbadaliśmy sobie teraz tą plażę, także tam sobie przejdziemy następnym razem. Okej, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mieliśmy dzisiaj trochę dobrej akcji. Trochę się nam rozruszała ta gra, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I widzimy się na kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!